Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Bardzo mi miło gościć profesora Stanisława Obirkach. Ja już nie, nie wiem, o jest. Po mojej stronie. Zawsze. Ja się bardzo cieszę, bo wiem, że bardzo cenicie i lubicie profesora i jak tylko czas mu pozwala, staram się go tutaj zapraszać. Bardzo ciekawa książka będzie bohaterką naszej rozmowy Sekty. Pokażę okładkę Wydawnictwo znak. Cała prawda o sektach i technikach manipulacji stosowanych przez ich przywódców. Książka pod tytułem Sekty, Uwodziciele tłumów, fanatyczni wyznawcy i mechanizmy manipulacji. Książka autorstwa Maxa Katlera oraz Kevina Stasiu, też wiem, że przebrnęliśmy przez tą książkę. Od razu Wam powiem, że to jest lektura nietrudna, bo ona opowiada po prostu jakieś historie. Autorzy zadali sobie trud, żeby prześledzić losy dziewięciu, zdaje się, bohaterów tej książki. Tam jest Koresz, Manson, bardzo znane postaci. I Pytanie o taki wspólny mianownik, ale też o taki fenomen, sekt, nawet związany z tym, że zdaje się, podcast, który był pierwowzorem tej książki, to ma ponad 50 milionów pobrań w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na całym świecie. No to jest nieprawdopodobne zjawisko społeczne już w tej chwili, bo rzeczywiście te 55 milionów, o, której, mm. o których mówią autorzy we wstępie pobrań podcastu. Oznacza, że ta treści, które w tej chwili mamy do dyspozycji w tej książce, a właściwie księdze, bo to jest dość gruby tom, ona rezonuje bardzo społecznie. To znaczy, jest potrzeba nie tyle poznania, bo to są przeważnie z kilkoma tylko wyjątkami rzeczy mało znane. Przeważnie, do Manson przede wszystkim jako morderca żony. Romana Polańskiego to oczywiście jest bardzo znane i głośne. Foundate, i, tak. tak, i mhm. inne y, przykłady zbiorowych y, samobójstw czy morderstw. Ale y, to co y, uderza w tej książce i właśnie to jest takie y, hipnotyzujące, że oni próbują przedstawić te zjawiska y, absolutnie niesamowite jako w jakiś sposób zrozumiałe. To mhm. znaczy Odtwarzają genealogie, życiorysy, dzieci sięgają do dzieciństwa, do różnych jakichś traumatycznych przeżyć tych e, potworów, tak, tak. bo to są bohaterowie, ale tak naprawdę to są jakieś monstra, jakieś mm -hmm. nieprawdopodobne. Skrzywienia, perwersje psychik, I, i również dużo uwagi poświęcają, i to jest pewne nowo, myślę, źródło powodzenia tej książki: że oni też zastanawiają się nad odbiorcami. Mhm. Co w tych potwornych postaciach, które namawiają do morderstw, które same mordują, co w nich jest takiego, że przyciągają często tłumy? I to rzeczywiście porażająca lektura ale ważna, bo to są, no, powiedziałbym, to, to szczyty gór, góry lodowej, ale tak naprawdę zjawisko uwodzenia, manipulowania, zniewalania ludzi to jest dość powszechne. I to nie tylko w wypadku religii, bo tutaj jest głównie o takich religijnych osztaplerach, ale również na przykład w polityce, czy w mediach. No, to są rzeczy, które się dzieją na naszych oczach. My często zastanawiamy się, jak to ktoś ma tam miliony e, wyświetleń, wyświetleń tak. albo fanów. śledzy fanów i tak dalej, no to mhm. okazuje się, że to można badać, można tłumaczyć, można wyjaśniać i ta książka jest bardzo pomocna w tym względzie. Ja jak czytałem sobie tą książkę, to pomyślałem sobie, że pewne jakieś wspólne miarowniki możemy zakreślić, niektóre tak delikatnie, niektóre już takim mocnym dociskiem rysika, z tą pewnością tym takim wspólnym miarownikiem wszystkich tych bohaterów, no to jest dzieciństwo. Znaczy, jest taka tendencja. My często o tym mówimy w, w biografiach do psychologizowania, i to, co nam się pokazywało w przypadku Hitlera, Putina, Stalina, to znaczy te surowe wychowanie, takie Robespiera też, bardzo drakońskie, to wychodzi w tej książce. Dlatego, że jak się poczyta na temat dzieciństwa Charlesa Mansona. Czy też Jim Jonesa albo Constanzo, który o którym jeszcze sobie też pewnie jakoś szerzej powiemy, każdego zresztą z bohaterów tej książki to okazuje się, że wszyscy ci ludzie żyli w takim olbrzymim deficycie, ja nie chcę używać wielkich kwantyfikatorów, ale no takiego ciepła, tak? Jest taka w ogóle teoria, bo, że, że, że to ciepło jest potrzebne, no bo jego przeciwnictwem jest lód, zamrożenie uczuć, emocji. I muszę powiedzieć, że łapałem się za głowę czytając tę historię. No Mansona jest znana historia, ale na przykład Jim Jonesa, który gdzieś tam wyciągał kręgosłupy z ludzi, tak? i robił z tego jakieś korale, albo jakiś metodycznie planował swoje zbrodnie, że. To jest jednak tak, że mówimy o absolutnych w cudzysłowie fenomenach, to znaczy ludziach, którzy kompletnie nie cofnęli nie, nie się o krok. Oni, oni, jak już postawili gdzieś nogę, to szli e, naprzód. A największym dramatem jest chyba tego wszystkiego to, że mm, ich historie pochłonęły e, tysiące e, osób. I takie pytanie mam do Ciebie, bo mm, oczywiście mówimy o latach 50., 60., 70. w tej książce. Pytanie mam do ciebie jako amerykanisty, bo wielu z tych bohaterów to są jednak historie amerykańskie, tak? z Los Angeles między innymi. Na ile to jest aktualne? Na ile to takie kryzys instytucji religijnych, które znamy, powoduje to przemieszanie? Dużo się pisze o Pentakosta. O, o uzielonoświątkowieniu kościoła, to jest takie trudne słowo, yy, związane z tym, że ludzie szukają jakichś takich yy, uniesień religijnych, no właśnie w sektach, o takich liderach, którzy się zatomizowali, wymancypowali absolutnie z dużych organizacji yy, religijnych. I znamy takie przykłady takich patologii chociażby w Polsce. No to jest Paweł M chociażby, tak? on się wyemancypował z tego swojego kościoła. Mamy historię z, z Francji, z Niemiec, pisaliśmy sporo na ten temat w Babilonie. Jest pytanie, na ile to jest aktualne w Ameryce cały czas? Sprawa jakby amerykańskiego wymiaru tych przypadków jest. Bardzo ciekawa, bo rzuca światło na przykład na lata 60., o których wspomniałeś, i Manson, który jest no, kwintesencją tej anarchii, jaka niewątpliwie zapanowała w pewnych kręgach hipisowskich, tych dzieci kwiatów. To są lata wolnej miłości, to są lata no, bardzo gwałtownych też. Starć z policją w sprawie poboru do wojska, ale również to jest po raz pierwszy pojawia się model religijności trochę innej niż tradycyjnie kojarzony z Ameryką, czyli biały anglosaksoński protestant. Tutaj mamy te wpływy wschodu bardzo wyraźne. I myślę, że to sprawiło z jednej strony, że granice trochę się poluzowały. Ci ludzie, jak Manson zwłaszcza i inni, trochę w tej mętnej wodzie zaczynają łowić ludzi zagubionych, bo to jest, masz rację, że to dzieciństwo to jest jedna sprawa czyli bohaterowie ci negatywni, którzy leczą własne traumy. Manipulując ludźmi, hipnotyzując ich swoim jakimś urokiem, mniej czy bardziej negatywnym, ale jest to również problem tego, co sprawia, że oni mają tę magnetyczną siłę oddziaływania. No I to, to jest ten styk. Czy to jest typowo amerykańskie? Być może rzeczywiście w latach 60. i 70. można by mówić o tym, że to jest zjawisko amerykańskie. I ta Pentakostalizacja, czy świątkowienie protestantyzmu, zwłaszcza, ale również i katolicyzm nie jest wolny od tego. Może wyjaśnimy naszym widzom, że chodzi o to, że w pewnym momencie, i to się wpisuje też w tradycję amerykańską, takich kolejnych przebudzeń religijnych. Tak, że nagle ktoś jest nawiedzony i zaczyna głosić, że oto Bóg Duch Święty go nawiedził, i On ma teraz prawdę inną, nową, lepszą, doskonalszą od tego, co inni głoszą. Mhm. I to jest jakaś nowa forma, można by powiedzieć, mówiąc historycznie, takiej podmiotowości bardzo mocnej, że nawet ja i Bóg tylko się liczy. No ale jednak, w momencie kiedy zabraknie kontroli społecznej, kiedy się odrzuca jakiekolwiek, nie mówię o konwenansach, ale normach moralnych, no to się staje niebezpieczne. Amerykanie oczywiście poradzili sobie w ten sposób i to każdy z tych przypadków kończy się, jeśli się udało, bo na przykład sam przebudzony w ten sposób nie popełnił samobójstwa, że kończyli z wyrokami kilkuset lat tak. więzień itd., tak więc w końcu społeczeństwo się jakoś przed tym obroniło. Natomiast to funkcjonuje i niestety dotyczy również polityki. Moim ulubionym przykładem tej pentakostalizacji, mówiąc tak z, z greckiego, bo to chodzi o, o, o dzień nawiedzenia. i tak. Zesłania Ducha Świętego. Ta, ta. Zielone Na, świątki. Tak, że, że premier, prezydent Bush e, Junior, zapytany, kto jest dla niego największym autorytetem, odpowiedział, że Jezus Chrystus. A. Więc tutaj mamy ten problem, tak, że, że jeżeli człowiek ma bezpośredni kontakt, z Panem Bogiem, ma wizje mistyczne. Tutaj jedna z pań, która jest najbardziej straszliwym w moim przekonaniu przypadkiem tej całej sprawy. Ona nie jest Amerykanką, tylko z Ugandy. Chrydomyan Verinder. Tak, i mhm. ona właśnie miała tę wizje, w każdym razie tak to tłumaczyła, że Matki wszystko Bożej. od Matki Bożej pochodzi. Mhm. Więc reasumując, ja bym powiedział tak, że to, to w dużym stopniu jest książka amerykańska, jest o Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę porusza sprawy, które w tej chwili się rozlały globalnie. Mhm. Takich szarlatanów mamy wszędzie, i w Azji, w obu Amerykach, i w Polsce. Ksiądz Natanek na przykład. Na szczęście nie po, posuwa się aż do takich zbrodniczych zachowań. Ale, 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 ale przecież to, co on proponuje tym swoim zwolennikom, tak. zamkniętych w jakiejś tam twierdzy na Podhalu, no to to jest dokładnie to samo. Dla niego już nie istnieje Ale mamy autoryt. też pustelnię jakiegoś ojca w tej archidiecezji częstochowskiej. Mamy takiego wymancypowanego Serezjanina, też Piotr Żytnicki bardzo dużo na niego, na niego temat pisał w Poznaniu, ale rzeczywiście ta książka pozostaje z taką refleksją, jak to możliwe, że jeden człowiek w takim społeczeństwie o dużych zasobach kultury obywatelskiej doprowadził tych ludzi do takich manipulacji i no, mamy przykład Davida Koresha, tak? którego ci jego żołnierze bronili do samego końca przed CIA czy FBI, już nie pamiętam, przed służbami, które chciały no, jednak zrobić porządek z tą tekstą. W przypadku Jima Jim Jonesa, no, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której... 200 czy 300 noworodków zginęło z rąk swoich rodziców, tak? E, do czego nie musieli zostać doprowadzeni? E, zwolennicy Mansona do samego końca, pomimo tego, że został już zatrzymany, aresztowany. Pomimo tego, że odbywali wyroki więzienia, żaden chyba w ogóle jeszcze nie opuścił więzienia z tego, co pamiętam, no bronili ich, nie? Czyli m, okazuje się, że w tym takim wolnym, liberalnym społeczeństwie, bo lata 60., lata 70. w Ameryce, no to jest jednak taki duży no, reset zerwania z tym paradygmatem, tego patriarchatu. No, przychodzi wolna miłość, swobodny dostęp do narkotyków, tak? Okazuje się, że ten człowiek nie jest przez to silniejszy, ale jest słaby. No nie wiem, może, może, może błądzę, ale wydaje mi się, to niesłychane, że te kręgosłupy takie to moralne, bo o takich mówimy, postawach zupełnie zasadniczych u tych ludziach, u tych ludzi nie były takie mocne. No, na pewno ten moment zakwestionowania tradycyjnych wartości, mówiąc tak po niczańsku, przewartościowanie wszystkiego, to jest sprzyjający klimat dla kogoś, kto proponuje te nowe dla wartości. Dla szarlatanów tych wszystkich. Tak. Mhm. I co jeszcze jest ciekawe, oni, ta zdolność manipulacyjna, jak w tytule jest tej książki, uwodziciele tłumów. Mhm. Więc i, i o mechanizmach manipulacji że niektórzy z nich, to jest bardzo ciekawie też pokazane, mają taką przedziwną inteligencję wyłapywania ludzi w potrzebie, słabych. To ty pisałeś ostatnio o takim spowiedniku, który potrafił wyczuć swoje ofiary i manipulować A. w konfesjonale. Więc tutaj nie mamy takich stricte religijnych relacji, ale jednak ta zapowiedź, że dzięki mnie ty uzyskasz, staniesz się silna, bo to głównie kobiety są jakby celem tej, tych, tych manipulacji, że to y, sprawia, że te ofiary w dają w taką toksyczną relację one mm -hmm. sobie już nie wyobrażają życia poza tym związkiem z tym Hochstaplerem z tym manipulantem mm -hmm. i to z jednej strony jest taki Dzwonek alarmowy, czy takie czerwone światło dla społecznych mechanizmów kontroli tego, co się w społeczeństwie dzieje, w rodzinach, że często brakuje tych odczytywania sygnałów, że coś z dziećmi się dzieje nie tak. I, ale tu wyraźnie widać, że ta zdolność wyłapywania ludzi słabych jest częścią siły. I w momencie, kiedy owiną sobie wokół palca taką ofiarę, wtedy jest bardzo trudno się uwolnić od tej relacji. I, i siłą tego związku jest właśnie to, że jesteś tak całkowicie uzależniony, że nawet mordowanie na zlecenie hersza tej bandy jest postrzegane jako spełnianie. A nie jakiejś dziejowej misji. Bo tam się pojawiają w niektórych przypadkach, mam nadzieję, że nasi widzowie sięgną do tej książki. Tam się pojawia ta zapowiedź końca świata, te tak. apokaliptyczne wizje. Mhm. I w momencie kiedy to się nie spełnia, no to żeby odwrócić jakby yy, od siebie uwagę, że oto guru się pomylił, no to wtedy się zleca jeszcze okrutniejsze zbrodnie, jeszcze to zło musi się rozleć jeszcze bardziej. Czyli jest to takie stawianie się ponad e, wszelkimi normami. Czytając tę książkę przychodziło mi do głowy taka zupełnie niezwiązana z sekstami analiza profesora Mroczkowskiego, znanego e, szekspirologa, który mówił, że u Szekspira e, zrozumieć to znaczy wybaczyć, ale są sytuacje, których nie można zrozumieć. Mhm. I to jest właśnie ta granica, że tutaj właściwie mamy do czynienia z przypadkami absolutnej Tajemnicy zła, zła takiego w jej kwintesencji, że to, co wspomniałeś o tych, o tym mordującym i wykorzystującym, to. Ciała trupów do jakichś obłędnych, koszmarnych, czarnych mszy, czy jakiś rytuałów właśnie z robienia jakichś koralików z kręgów, kręgosłupy. Naprawdę to są to rzeczy koszmarne, ale to wszystko bazuje się, bazuje, jak myślę, na tym, na tym złu, które jakby Wymknęło się jakiejkolwiek kontroli. Tak, ale też powiedzmy sobie, bo myślę, że to też jest jakiś klucz do tych postaci, że e, tak naprawdę mieliśmy do czynienia z takim wzrostem, e, który, który kończy się no, tymi tragediami. Tak? Mhm. E, mówimy tutaj o e, czasem kilkudziesięciu ofiarach, czasami o, o tysiącach wręcz. Tak, jak w przypadku było Jim Jonesa albo e, tej e, ugandyjskiej. E, kapłanki która się odwoływała do swojej wizji e, matki bożej i e, jest takie pytanie po prostu czy mm, na ile na ile Wspólnotowość jest budowana wśród ludzi. To jest w ogóle też ciebie pytanie jako religioznawcy budowana wśród ludzi słabych, tam pada na podatny grunt, a na ile jest jak gdyby konsekwencją tego, że coś ludzie szukają w ogóle jakichś zasad w życiu, o to bym spytał. Tak? Bo wydaje mi się, że nie ma też prostej na to odpowiedzi, bo, bo gdybyśmy przyjęli sobie taką tezę, że no, sekty skupiają słabych ludzi, którzy mają jakieś takie deficyty, bo ktoś im nie dał miłości, bo coś im w życiu nie wyszło, to tak naprawdę trzeba było ich zakazać, tak? Odpowiedź na to pytanie nie wydaje się taka prosta, bo przecież jak prześledzimy sobie niektóre historie, to to też nie było tak, że z góry trafiali do nich ludzie, nie wiem, nawet w przypadku Koresza, czy, czy Mansona, którzy z góry zakładali, że chcą czynić zło, uczestniczyć w złu, prawda? No więc, jak rozmawialiśmy wcześniej, pytałeś mnie, jaki z tych rozdziałów, który z tych rozdziałów zrobił na mnie największe wrażenie. Mhm. Więc ja od razu ci powiedziałem, że to ta kredonia, mwerinde i jej ruch na rzecz przywrócenia dziesięciu przykazań bożych. Mhm. I teraz rzeczywiście z punktu widzenia religioznawczego, można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z religią wiejską. Najbardziej mrocznej postaci, mm -hmm. tym co nazywamy ciemną stroną religii. Bo kimże jest ta kobieta? Wydawałoby się, że zupełnie niewyróżniająca się niczym specjalnym, jej życie było dość prozaiczne i tutaj by się jakby nie sprawdzał ten moment, że dzieciństwo jest jakoś szczególnie istotne, znaczące no. że stramatyzowana w zimnych chów i tak dalej i tak. Tutaj ma Mamy do czynienia z taką kobietą, która wyraźnie zdradza zachowania patologiczne, yy, i ona morduje kogoś, to się. Z niby się wie, ale do końca nie jest to jasne. Też unika rozgłosów w porównaniu bar... z Mansonem, na przykład, tak. który jest narcyzem, no, który bierze zemstę na e, menadżerze Beastie Boys, który gdzieś tam jakiś jego utwór z, nie zakwalifikował i tylko dlatego zginął Polański, no bo on chciał trafić do tego domu, chciał się zemścić na tym człowieku. I tu mamy resentyment, taką no. jakąś właśnie ta, zemstę. Ta, ta, ta. A tutaj ta. mamy właśnie rodzaj takiej taki mm. tajemniczej, właśnie tu no. mamy to tajemniczą tajemnic... Tajemnica zła. Mhm. I ta, dlatego ta y, Credonia Verinde jest taka istotna, i polecam ro, ten rozdział jej poświęcony, bo z jednej strony mamy tutaj jakby inny przypadek. Mamy Ugandę, mhm. mamy kraj, który jest pogrążony w wojnie domowej mhm. po y, odzyskaniu niepodległości. Mamy mordy idące w, w dziesiątki tysięcy. I nagle w tym kontekście pojawia się tajemnicza kobieta, która wykorzystuje ludzi, którzy się nie załapali na kolejne jakieś tam zmiany polityczne. Tak. I czym ona ich uwodzi? Nie tym, że ona się pcha na pierwszą linię mediów, chce być znana, nie ona ma taką potrzebę manipulowania ludzi, kierowania jakby stylnego siedzenia. Mhm. I to, do czego ostatecznie ona doprowadza, to jest zupełnie niesłychane, bo po pierwsze zniewala ludzi, którym wmawia, że tak naprawdę Kościół jest niewiarygodny, no my też Kościół krytykujemy, tak, tak, ale tak, nie, tak. nie stajemy się kapłanami jakiegoś nowego Kościoła. A ona właśnie zaproponowała coś nowego. Nawet byłych księży wciągnęła w ten swój projekt, no i wszystko, żeby nie poświęcać jej za dużo uwagi, ale zaintrygować widzów, ona doprowadza do tego, że ci jej najbardziej przekonani zwolennicy gromadzą się w jakiejś stodole mhm. i ona tę stodołę podpala. Wszyscy giną. Kilkaset osób. Kilka, Pięćset osób. Wcześniej wiemy też o mordach kilkudziesięciu osób i tak dalej. Jest to o tyle inne również, że ona w jakiś tajemniczy sposób zniknęła. Nie wiadomo, czy w buszu została zamordowana, czy zbiegła do. Bo, bo to jeszcze dodajmy, że w wielu tych przypadkach te niesłychane zbrodnie, o jakich opowiadają autorzy tej książki, oni się bogacą na tym. No tak, Adolfo de Jesus Constanza jest takim przykładem. Tego. Człowiek, który wyrósł z takiej rodzinie, która się parała czarami, jego matka, on uchodził za wróżbite. No nie chcemy spolerować tej książki, natomiast przypadkowo zupełnie zaczął. Przepowiadać przyszłość policjantom, ale też różnym gangsterom, czy dany przemyt się uda, czy nie. On krzyżowo nawiązał z nimi kontakt i dzięki temu miał dużo informacji. Um, cynicznie mam wrażenie, bawił się tą swoją wiedzą, którą zdobywał, no ale on uchodził za takie medium tak? to, 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 ten człowiek yy, zarobił yy, na tym miliony, ale oprócz tego o, potrafił. Stworzyć pewien, pewne imaginarium religijne, tak? Znaczy no było oczywiste, że, że, że ta jego trupa, ten jego gang żyje z przestępstw, ale pomimo wszystko y, potrafił się przebić z jakimś przekazem religijnym. I to jest w ogóle. Niesamowite, tak? jak można żyć w takim zakłamaniu, a adresatem do tego mojego opisu nie jest tylko on, ale też jego wyznawcy, którzy z tym uczestniczą, tak? a z drugiej strony mają takie wrażenie, że dotykają jakiejś rzeczywistości eschatologicznej, że oni przychodzą później gdzieś na, 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 na drugą stronę. No myślę, że tu jest ten mechanizm też obdarzania tego lidera, tego guru, tego szarlatana, który prowadzi tą często gangsterską, właśnie przestępczą grupę, takimi boskimi, nadprzyrodzonymi cechami. To jest, to jest właśnie proroctwa, które hmm. jakoby się spełniają, ale tak naprawdę to jest, pamiętasz, on bardzo sprytnie zasięga języka, tak. dowiaduje się i potem mówi coś, co sprawia wrażenie, że on to wie, że e, powiedam, z góry. Hmm. Tak, że jest jasnowidzem. Więc to są rzeczywiście takie znowu manipulacyjne techniki, które uwodzą, które sprawiają, że ludzie są osaczeni i potem nie mogą się z tej matni w żaden sposób wyzwolić. I tutaj jest. Tam, akurat ten przypadek to jest między Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi, tak, tak. więc to jest również problem narkotyków. No, milionowe hmm. przerzuty, które no, trafiają do, do jego kieszeni i potem on zdobywa tam kolejnych jakichś bosów na, narkotykowych hmm. i tak dalej. No ale w tle jest przede wszystkim ta, to przekonanie o jego boskiej wręc, no. sile, takiej mesjańskiej. Hmm. I to jest coś, co, co jest niepokojące i myślę jest właśnie tym wielkim znakiem zapytania pod adresem religii, która chętnie odwołuje się do nadprzyrodzoności, mm -hmm. która, no tak jak, przepraszam za porównanie, ale tak jak nasz przyjaciel Marco Marcano w swojej książce Kasta Nieskazitelnych dokładnie opisał ten rodzaj mentalności księdza katolickiego, który uważa, a już nie mówiąc o biskupach czy papieżach, uważają, że oni są otoczeni tym nimbem, właśnie niepokalanego mm. stanu. A to jest w ogóle ciekawe, o czym mówisz, dlatego, że y, ostatnio w komentarzu jednym pisałem na ten temat tekst, w gazecie wyborczej ktoś napisał, że y, co to jest w ogóle za gra słów Duchowny. No to my jesteśmy cieleśni, tak? W jakimś tak. takim jak gdyby oderwaniu. A co sądzisz, to się powiedz mi, bo to mnie też ciekawi, jak to się dzieje, że taka postać jak Charles Manson jest cały czas czczona. Znaczy my co jakiś czas się dowiadujemy o jakichś fascynacjach Hitlerem, to jest zakazane, tak? Są ludzie, którzy odwołują się do pewnych bardzo mrocznych postaci. Hitler jest chyba taką najbardziej taką emblematyczną postacią, ale jest Charles Manson, który którego koszulki można kupić, którego teksty, jakieś, no te brednie, które on wypisywał, cały czas gdzieś tam żyją. On znajduje jakichś naśladowców w takiej kulturze takiego nawet popartu, czyli to jest jak rzekać, trochę jednak jakiś salon, tak? Jak to wytłumaczyć? No fascynacja złem, no, to mamy ten paradygmat w naszej kulturze przecież, że Lucyfer, czyli ten najpotężniejszy szatan, to jest niosący światło, to znaczy źródło słów i Lucyfer jest upadłym aniołem. Więc tutaj to przejście fascynacją, właśnie światłem, jakimś nadzwyczajną wiedzą i mocą, dość łatwo może przechodzić w fascynację złem. I myślę, że w wypadku zwłaszcza zwolenniczek Mensona, które do końca broniły go, który przecież. Pamiętamy to dobrze ze swojego procesu, zrobił spektakl. Tak. Y, próbując grać, że on właściwie jest niewinny, że, że on tak naprawdę jest ofiarą systemu opresyjnego Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Więc ja myślę, że u ludzi, którzy doświadczyli w jakiś sposób opresyjności, czy rodziny, czy, czy państwa, no, może się tak zdarzyć. Nagle taka osoba, która kwestionuje totalnie, Jakikolwiek system wartości no ma w sobie to mroczne światło przyciągające. I mówisz o Hitlerze, ale przecież do dzisiaj widzimy też nie tylko w Rosji entuzjastów Stalina. No tak. Sam Putin przecież wyraźnie powiedział, że upadek stalinizmu to jest upadek Wielkiej Rosji. I Putin, no, już to ty lepiej wiesz z rozmów z paną, z Krystyną Korczabą, że ta fascynacja Putinem w Rosji jest bardzo mocna i w dużym stopniu oparta właśnie na tej jego pewności, że oto on przywróci godność Rosji, Rosjanom. W wypadku Mansona to dokładnie to samo. On obiecał tym kobietom, że dzięki niemu, dzięki tej bliskiej z nim przyjaźni, intymnej również, one Udz zakwitną w jakiś sposób nadzwyczajny. I ta pamięć o tym, że dzięki niemu te kobiety, często zagubione wcześniej, odzyskały tą podmiotowość, tą zdolność do decydowania o sobie, nawet jeśli to się działo w, w koszmarny sposób, y przez mordowanie innych, jest w nich tak mocna, że im trudno z tego zrezygnować. To pielęgnowanie mitów y jest mocniejsze niż logika, niż racjonalność. Ja. Hmm. Obawiam się, że to nie jest tylko ograniczone do, do tych dziewięciu przykładów, które nas taką bulwersują, ale to się widzi dość powszechnie na co dzień. Mm -hmm. No tak, to wieś tutaj o Mansonie, sobie pomyślałem o, o jeszcze jednym bohaterze tej książki, Kate Ranier, który, który doprowadził do tego, że Kilkaset os kobiet stało się jego takimi niewolnicami seksualnymi, które przychodziły do niego na warsztaty samorozwoju i doprowadza do doprowadzały się swoje ciało do tego, że wypisywały, wypalały inicjały jego na swoim ciele. W ogóle bardzo silny jest też taki element takiej perwersyjnej seksualności. Mówię perwersyjnej, bo ona jest taka definicja życia seksualnego, że dopóki ludzie nie robią Krzywdy, tak? To, to, to wszystko jest dozwolone. A, a, a tutaj te granice są przekroczone, bo e, oczywiście jakiegoś takiego sprzeciwu nie ma, ale te osoby nie mają takiego zasobu, żeby e, powiedzieć nie. Jest w tym wszystkim e, bardzo dużo narkotyków. I cóż, takie to jest smutne, że w bogatym amerykańskim społeczeństwie, ja się tej Ameryki, no bo jednak gros tej historii, no to jest podwórko amerykańskie, no nie ma takiego zasobu, żeby, żeby no, ci ludzie poszli w jakąś inną stronę, że ciągną jak te muchy do tego lepu, znaczy nie chcę mówić do zła, bo to taki trochę banał. No, patrzę na spis treści, żeby opowiedzieć o sprawie, która również ma związek z tym, co mówisz, to znaczy z tą chorą, czy w każdym razie chorym podejściem do własnej seksualności. To jest ostatni rozdział. Tak. I może dlatego też robi takie wrażenie. To jest. Zatytułowany Negowanie rzeczywistości: Marshal Applewhite i Wrota Niebios. Otóż ten Marshal Applewhite to nie jest postać z tej samej bajki. To nie jest mroczny przestępca, który morduje, zmusza, doprowadza do mordowania innych. To jest człowiek, który jest synem pastora. Sam myślał o tym, żeby być pastorem. Ostatecznie został nauczycielem muzyki. E, o wspaniałym głosie uczył tej muzyki na katolickiej uczelni świętego Tomasza i e, zaczyna przeżywać jakiś rodzaj e, e, schizofrenicznego rozbicia rzeczywistości. To znaczy, z jednej strony chce być tym przykładnym chrześcijaninem. Chętnie zgłębia tradycję własnego kościoła, a z drugiej strony odkrywa w sobie pociąg homoseksualny, którego nie akceptuje. To doprowadza go do konfliktu również ze szkołą. Ostatecznie odchodzi ze szkoły, ale. Tworzy jakąś bardzo dziwaczną formę religijności opartą na skrajnym ascetyzmie. To znaczy, on y, przez kilka lat y, żył w takim właśnie związku czy związkach homoseksualnych, ale ich do końca nie akceptował i uznał, że to jest złe, i zanegował własną seksualność. I znalazł bardzo niewielu zwolenników. Najpierw kobietę, która również praktykowała jakieś dziwne, e, dziwną religijność. Trochę wróżyła z kart, trochę z horoskopów. W każdym razie dobrali się jak dwoje w, w, w garncu, nie wiem, maku. I zaczynają nie tylko praktykować, ale też popularyzować... Mhm. negowanie całkowite cielesności świata, bardzo ascetycznie żyją, żyją biednie i pociągają innych. Mhm. Nie chcę spoilować oczywiście całości, mhm. ale po, rzecz się kończy e, samobójstwem zbiorowym 37 A. osób, łącznie z, z głównym bohaterem, marszalem White i yy, który yy, obiecał, że przejdą do nowego świata odmienieni, tak, że, że to powiedzmy. wszystko będzie. Więc tutaj mamy znowu rzeczywiście i yy, to jest dziedzictwo niestety chrześcijaństwa, mm -hmm. to znaczy negatywne yy, podejście do seksualności własnej i cudzej i to owocuje właśnie takimi skrajnymi yy, przykładami jak ta te wrota niebios, które mają nas zaprowadzić nie wiadomo do jakiej. Rzeczywistości, ale tak naprawdę są źródłem tragedii. No, w tym można powiedzieć mniejsza tragedia, bo tylko sami się pozabijali, no mhm. ale y, to oznacza, że gdzie, y, gdzie to może doprowadzić, tak? mhm. jeżeli nie ma tej konfrontacji z własną cielesnością. Mhm. Też sobie pomyślałem tak, bo musimy pewnie kończyć, że wspólnym mianownikiem tej książki jest to, że ta rzeczywistość religijna, eschatologiczna daje taki immunitet tym liderom sekt, dlatego że oni mogą całkowicie wyjść z ram rozsądku, racjonalności, opowiedzieć swoim zwolennikom wszystko. Apple White mówił o statku kosmicznym, który ich wniesie na jakąś inną orbitę rzeczywistości. Koryś też obiecywał zbawienie, ludzie mordowali swoje dzieci, dali się podpalić żywcem, no, wszystkie te historie po prostu, to jest jeden wielki horror, ale to jest właśnie ten taki immunitet, który, którą, który przywódcy sekt właśnie mają, to znaczy oni wychodzą z pewnej logiki i tworzą swoją logikę, zupełnie nieracjonalną. No, to jest właściwie brak logiki. To jest naprawdę bardzo destrukcyjne. Te sekty, które przedstawione są w tej książce przez właśnie Maxa Katlera i, i, i Kevina Conleya, to, to są to, co nazywam ciemną stroną religii. To znaczy, to są przejawy religijności chorej. Inna sprawa, że jest bardzo trudno rozmawiać z ludźmi głęboko religijnymi, wręcz z fanatykami religijnymi, bo tutaj wszelkie próby racjonalizacji, sprowadzenia jakiegoś dyskursu do jakichś logicznych wartości, no jednoznacznie są że, oceniane, że my walczymy z religią, tak, że walczymy jest, z Panem bo, Bogiem. Bo to jest takie narzędzie takiej polaryzacji, które pozwala właśnie temu liderowi powiedzieć: no, z nami nie rozumieją nas, nie? jesteście wybrani, musicie bronić właśnie tych naszych w cudzysłowie, wartości, prawd. I to do końca wbrew państwu właśnie ten A, przykład e, CIA, która próbowała tam uratować ludzi i zostali tak, tak. Z koreszem do końca. Tak. Mhm. E, no, czy ta kobieta właśnie z Ugandy, e, czy ten Apple White, który poszedł po prostu w te bramy niebios, e, zażywając truciznę? No tutaj mamy, myślę, że to jest tak naprawdę ta książka sekty, to jest takie wielkie ostrzeżenie przed yy zbytnim dowartościowaniem religii w przestrzeni publicznej. Tak. Ja często się odwołuję do tego, że jestem amerykanistą, więc z, moj z mojego doświadczenia właśnie amerykanisty wniosłem przede wszystkim to, że Amerykanie w swojej konstytucji, w swojej pierwszej poprawce wnieśli Tą y, świętą zasadę rozdzielenia religii od przestrzeni publicznej czy od polityki, zwłaszcza tak? ten mur dzielący Wall of Separation to jest taka mądra zasada, która mówi: religia. Powinna być Twoją prywatną sprawą. Jeżeli ją wynosisz do przestrzeni publicznej, jeżeli chcesz, żeby inni słuchali zasad, w które Ty wierzysz, to to jest granica, która Cię dzieli od społeczeństwa cywilizowanego. Ta książka jest takim y, apelem o to, żeby jednak tego rozdzielenia religii i polityki przestrzegać. A ta książka z naszymi podpisami będzie nagrodą dla jednego z naszych pa patronów. E, Max. Y, y, y... Kettler oraz Kevin Connelly, sekty, uwodziciele tłumów, fanatyczni wyznawcy i mechanizmy manipulacji, bohaterka naszej książki, link do sklepu w opisie. Serdecznie was zapraszamy ku przestrodze. Historie czyta się jednym tchem, one są nie do uwierzenia i, i, i później siadamy i zastanawiamy się, jak to było możliwe, że człowiek jest zdolny do takich rzeczy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u Kośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.